Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie czytanką na zdrowie. Zobaczymy sobie z przesłań od archanioła Rafaela na co najbardziej zwrócić uwagę. Zobaczymy sobie też mniej więcej taką prognozę na najbliższy miesiąc tarotem, co w zdrowiu na co zwrócić uwagę. Więc tak, dzisiaj do wyboru macie jedną grupę. Grupa numer 1 ma agatę mszysty, grupa numer 2 ma cytryn. I grupa numer 3 ma kwart dymny. Więc zejdźcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Na samym początku e, tylko powiem, że będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał, będziecie wtedy na bieżąco, a przez okres wakacyjny będzie znacznie więcej filmów, więc serdecznie Was zapraszam. I już patrzymy sobie na przesłania mm, od Archanioła Rafaela dla Was na zdrowie. Co dla grupy numer 1 w kwestii zdrowia. Ok, mamy pierwszą kartę. To jest karta akceptacji. Tutaj macie modlitwa do Archanioła Rafaela. Więc ja bym chciała sobie tutaj jeszcze dopowiedzieć jedno przesłanie, które mi tak tu wystaje i to jest karta regeneracji. Okej. Okay. Więc dla osób, które gdzieś tam chorują, mają problemy zdrowotne, to jest energia, która mówi o tym, że czasami ogólnie jest, słuchajcie, przyjęta coś takiego w prawie przyciągania mm, i też ogólnie w tych takich rozwojow, rozwojach duchowych może niektórym z Was to pomoże, że jeżeli na przykład boli nas cokolwiek, jeżeli chodzi o ciało, czy, czy odczuwamy jakiś dyskomfort, to żeby tak bez oceniania po prostu jakby wyczuć ten ból, czyli skupić się na tym bólu, że go czujemy, nie wmawiać sobie, że nie chce go czuć, że go tam uzdrawiam czy coś w tym stylu, tylko po prostu poczuć ten ból, być świadomym tego bólu i zadać sobie w głowie pytanie, co ten ból ma Wam przekazać. I w większości przypadkach właśnie to bardzo gdzieś tam pomagało uwolnić ten ból, momentalnie wtedy człowiek wpadał na jakiś pomysł, skąd on może się brać, lub mógł natrafić na jakąś właśnie pomoc, gdzieś tam na jakieś artykuły ciekawe, które mu tam pomogły. Więc tutaj przede wszystkim właśnie ta akceptacja mi to podpowiada, że w momencie, kiedy czujecie jakiś ból, coś Was boli, na coś chorujecie, to w pełni zaakceptować. Ten stan, taki jaki jest teraz, i wtedy gdzieś tam po drodze, to, że to zaakceptujecie, to nie znaczy, że, to się, że ten stan się pogorszy, tak? Czy że ten ból będzie gorszy, natomiast właśnie zaakceptujecie to, bo tutaj też chodzi o bycie, o, o bycie w takiej roli obserwatora. I w momencie, kiedy Wy gdzieś tam zobaczycie, że coś Was boli, to często jest, słuchajcie, tak, że ten ból zacznie Was puszczać, więc warto sobie to sprawdzić, poeksperymentować, zobaczyć, czy to u Was również się sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówką, przesłanie od Archanioła Rafaela z akceptacją i regeneracją, tutaj widzę, żebyście więcej czasu właśnie poświęcili troszeczkę na odpoczynek, bardziej zadbali o swoje zdrowie, bardziej zwrócili uwagę nawet na takie malutkie rzeczy gdzieś tam w zdrowiu, które ktoś może pomijać, Czyli jeżeli jesteście całkowicie zdrowi, nic wam nie doleka, i po prostu chcecie sprawdzić co tam się pokazuje to przede wszystkim w takim momencie cieszcie się tym co już teraz tu, tu i teraz macie, tym że jesteście zdrowi. Wyraźcie wdzięczność właśnie do Archanioła Rafaela za to, że macie dobre zdrowie, że możecie się tym cieszyć, ale też z kartą regeneracji to jest dla was wskazówka, żeby więcej czasu poświęcić na odpoczynek i na takie proste rzeczy. Dla niektórych z was to mogą być jakieś wizyty kontrolne gdzieś, jeżeli dawno nie byliście, czy po prostu nie wiem, picie większej ilości wody, tak? Teraz przez lato czy też chronienie się przed słońcem troszeczkę bo może ono Was osłabiać, więc takie prościutkie, naprawdę rzeczy gdzieś tam w zdrowiu. Natomiast jeżeli chorujecie, to jest dla Was taka, jakby też wska nie wskazówka, ale przesłanie, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Tylko też jakby usilnie nie skupiajcie się na tym, że kurczę, chcę już wyzdrowieć i mieć to za sobą, tylko postarajcie się mimo to gdzieś tam żyć tu i teraz, być w tym tu i teraz. Czasami oczywiście jakiś ból może być bardzo mocny, nieprzyjemny, ale postarajcie się być w tym tu i teraz, postarajcie się mimo to jakoś funkcjonować, a tak naprawdę jakby im bardziej wy będziecie się nad tym rozwodzić, że to was boli, że nie chcecie już tego i będziecie jak dzień w dzień to powtarzać, to mimo to życie, wiecie, będzie wam uciekać, tak? Bo czasami jest tak, że nie wiem, no to tak jak mamy grypę, tak? Czasami mam wyjęte kilka dni z życia, ale to, że mamy grypę nie oznacza, że każdy dzień mamy się wkurzać na to, że mamy grypę, tylko gdzieś tam postarać sobie też umilić ten czas w jakiś sposób, tak? Czy to jakąś drzemką, czy nie wiem, jakimś prysznicem, kąpielą, dobrym obiadem, czymkolwiek takim. Więc jeżeli coś macie w zdrowiu, chorujecie, to też jest dla Was wskazówka, żeby aż tak mocno nie skupiać się na tym, co Was tak wkurza i denerwuje. Oczywiście możecie sobie zrobić to, co Wam powiedziałam, że skupić się na tym bólu, zobaczyć je w roli obserwatora bez oceniania, że chce się tego pozbyć, tylko jakby poczuć ten ból. Może Was puści, ale właśnie później też dać sobie ten czas na regenerację, jakoś umilić sobie ten czas, jakoś tutaj zastanowić się nad tym zdrowiem i też troszeczkę bardziej odpocząć, bo tutaj możecie troszeczkę być yy, słabi, więc warto tutaj więcej czasu poświęcić na odpoczynek i właśnie na tą regenerację. Jeżeli jesteście po jakiejś od razu też chorobie, to jest dla Was karta i znak, żeby nie przemęczać się za bardzo tutaj w niczym, żeby na spokojnie działać, nie śpieszyć się. Tym bardziej, jeżeli macie tutaj. Jakieś, że tak powiem, nie wiem, kontuzje, cokolwiek w tym stylu, to również nie przemęczać tych kończyn czy czegokolwiek. I zobaczymy sobie, co tutaj na nadchodzący miesiąc dla Was w zdrowiu, jeżeli chodzi o energię z kart Tarota. Weźmiemy sobie trzy karty. Karta diabełka jeszcze, ok. Macie kartę Giermka Kielichów, kartę. Rycerza mieczy. I karty czterech mieczy. Karta czterech mieczy to jest dokładnie przy regeneracji, to, co mm, po prostu ma być Wam jakby przekazane. Tak? Czyli czóreczka mieczy to jest taka energia, w której po prostu nawet jeżeli was ten miecz gdzieś tam gniecie, to po prostu usiądźcie, na razie wstrzymajcie się z jakimiś tam yy, nie wiem. Tutaj z szaleniem, z przecenieniem swoich możliwości, po prostu odpocznijcie, dajcie sobie ten czas na regenerację, na nazbieranie sił. Jeżeli jesteście ogólnie osłabieni, ale macie ogólnie dobre zdrowie, tak nic Wam konkretnego nie dolega, tylko czujecie, że gdzieś tam powoli jesteście trochę zdezorientowani, troszeczkę osłabieni, to też skupcie się na tym, jak wzmocnić swój organizm. Tutaj bardziej w tym kierunku. Z rycerzem mieczy dla niektórych z Was, malutkiej części z Was, jeżeli są przed Wami jakieś operacje, jakieś zabiegi chirurgiczne, to jak najbardziej wszystko dobrze się uda. Tylko też właśnie po tym dajcie sobie czas na dojście do, do siebie. Dla niektórych z Was też to może oznaczać jakieś wyniki z krwi, pobrania, no po prostu pobrania krwi, tak? Bo Rycerz Mieczy często mówi o jakichś tam kuciach. Więc jeżeli macie do zrobienia jakieś tam wyniki badania, o których zapomnieliście, to warto też sobie to zrobić. I na samym początku karta Giermka Kielichów to jest dla mnie taki, taki znak względem dla Was, żebyście bardziej skupili się na swoim zdrowiu, żebyście bardziej delikatnie do samych siebie podeszli, nie skupiali się aż tak bardzo na złości, na zdenerwowaniu, tylko cieszyli się tym, co jest tu i teraz. Nawet jeżeli chorujecie, to bądźcie dobrej myśli, że uda się wyzdrowieć i że każdy dzień to jest malutki kroczek w w kierunku wyzdrowienia bo jak najbardziej w Waszej grupie widać tą poprawę zdrowia, tak? tylko nie przeceniajcie swoich możliwości gdzieś tam od razu po jakichś zabiegach czy też ogólnie po chorobach gdzieś tam też skupcie się na tym, żeby wzmocnić ten swój organizm żeby gdzieś tam bardziej odpocząć więc tak to mi się dla Was pokazuje ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę już do grupy numer dwa i witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2, czyli cytryn. Na samym początku oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału, dlatego że teraz będzie znacznie więcej filmów na różne sfery życia, więc tutaj, żeby niczego nie przegapić, możecie zasubskrybować i. Patrzymy sobie, słuchajcie, na samym początku przesłanie od Archanioła Rafaela. Co tutaj ważnego dla Was na ten moment. Później kartami Tarota sobie dopowiemy, co na najbliższy miesiąc. Okej, okay. Macie kartę akceptacji, więc tutaj też um, tą wskazówkę mam wam przekazać, ale to zaraz. Śmieję się, słuchajcie, bo grupa numer jeden miała dokładnie tą samą kartę, i to z którą mam wziąć? Dobra, weźmiemy te dwie. Już wam wszystko mówię. Macie kartę nawodnienia i kartę tak, ok. Niektórzy z Was przede wszystkim, pierwsza wiadomość, jeżeli staracie się o dziecko, jeżeli gdzieś tam macie jakieś za sobą próby, to jest dobry czas o staranie się właśnie o dzieciątko. W większości z, wam, z Was, którzy planują ciążę, uda Wam się w nią zajść. Też jeżeli tutaj zaszliście w ciążę i się martwicie, to tutaj macie znak od Archanioła Rafaela, że wszystko jest dobrze, że Was prowadzi. Możecie też, słuchajcie, sobie spowodować film te modlitwy, dopasować do siebie. Natomiast też dla osób, które gdzieś tam nie planują ciąży, uważajcie właśnie na zajście w ciąży taką niespodziankę. Więc to dla niektórych z Was, ale głównie tak jak mówię, dla osób, które gdzieś tam są w ciąży, troszeczkę się martwią, lub osoby, które starają się o dziecko, chcą bardzo mieć dziecko, teraz jest dobry na to też czas, jeżeli właśnie chcecie się starać. No i tutaj jakby Archanioł Rafał Was w tym będzie prowadzić, więc nie macie o co się martwić. I tak, jeżeli chodzi o akceptację i karta nawodnienia. Z kartą akceptacji, grupa numer jeden też miała karta akceptacji, dlatego się zaśmiałam. Natomiast z kartą akceptacji, to jest słuchajcie to samo, co powiedziałam w grupie numer jeden: że w prawie przyciągania, w prawie, tam, wiecie, w rozwoju duchowym jest coś takiego, że na przykład. W momencie, kiedy coś zaakceptujemy takim, jakim jest, w tym momencie jakby dzieją się cuda, czy to w jakichś ciężkich sytuacjach życiowych, czy w chorobach, na przykład boli was bardzo mocno ząb i ja sama też to stosuję na, na sobie i mi to pomaga, i na przykład boli mnie strasznie ząb i. I zazwyczaj jest, słuchajcie, coś takiego, że myślimy od razu, kurczę, niech przestanie mnie boleć, albo żeby jak najszybciej przyszedł ten ból, I jakby boimy się nawet o nim pomyśleć, żeby nie pogłębił się. A właśnie w momencie, kiedy my tutaj jakby skupimy się na tym, że kurczę boli mnie ząb i tak. Po, nawet chwilę pomedytujemy nad tym, tak że boli nas ten ząb, poczuć po prostu, że nas boli, bez jakby tutaj myśli, że chce, żeby przeszedł, tylko po prostu poczujcie ten ból. Wtedy w większości przypadków ja miałam tak, że na początku ten ból troszeczkę rusł, ale po chwili całkowicie puszczał, już go nie było. Bo często jest tak, że właśnie uciekamy od jakiegoś bólu. Od jakichś chorób, a tak naprawdę w chwili akceptacji ich, one gdzieś tam po prostu mogą naprawdę w bardzo szybki sposób ucichnąć, więc możecie sobie to wypróbować. Tutaj dla Was też miało być to powiedziane. Jeżeli chodzi o kartę nawodnienia, tutaj oczywiście macie prosty znak, że Wasz organizm gdzieś tam jest odwodniony, ale to odwodnienie może być, słuchajcie, na różne sposoby. To może być też nawilżenie skóry, możecie mieć przesuszoną skórę, możecie czuć się osłabieni właśnie przez odwodnienie, więc tutaj znacznie Picie większej ilości wody, ale też dla osób, które gdzieś tam unikają nawilżania swojego ciała, to też jest dobry czas, żeby to gdzieś tam wprowadzić w życie, bo też wy poczujecie się lepiej, tak i będziecie czuć większy komfort, jeżeli chodzi o waszą skórę. Więc te kwestie tutaj się pokazują i zobaczymy sobie teraz, co na miesiąc w zdrowiu, bo wy tutaj macie taką grupę bardziej, bym powiedziała, prostszą, więc więcej osób, które gdzieś tam. Um, są zdrowe, bardziej mi się wydaje, wybrały tą grupę, albo też które gdzieś tam mają jakieś dolegliwości, gdzieś się ostatnio źle czują, nie są pewne co to, no to właśnie macie odpowiedź, żeby bardziej się tutaj nawodnić. Ale zobaczymy sobie kartami Tarota, co tutaj dla Was na nadchodzący miesiąc w tym zdrowiu. Ok, macie pod spodem kartę świata. Kartę Wisielca, kartę Królowej Mieczy i kartę Czterech Kielichów. Jeżeli chodzi o kartę świata, to jest karta, która mówi mi o tym. Czekajcie chwilkę. Dobrze, już jestem. Więc jeżeli chodzi o tą kartę świata, to są różnego typu podróże, wyjazdy za granicę. Więc tutaj, jak gdzieś się wybieracie i wiecie, że są jakieś tam ich konkretne choroby, czy cokolwiek w tym stylu, to warto się zabezpieczyć przed tym. Być może, nie wiem, wyjeżdżacie gdzieś w jakieś takie, nie wiem, do Egiptu, gdziekolwiek, w takie miejsca. Natomiast kartą świata to też jest, słuchajcie, ogólnie, że jak wyjeżdżacie gdzieś w podróż, to nie wiem, czy większość z Was wie, jeżeli mieszkacie w Polsce, można sobie wyrobić takie karty z NFZ chyba. Że jak coś się dzieje, to za granicą możecie iść normalnie do lekarza i ta karta to pokrywa. Więc, jak gdzieś wyjeżdżacie, to warto też się zabezpieczyć pod tym względem. I też, jak gdzieś wyjeżdżacie, to warto wziąć ze sobą takie podstawowe jakieś leki, właśnie na jakieś takie wiecie dolegliwości, które gdzieś tam mogą was po drodze złapać, czyli nie wiem, jakieś przeziębienia, jakieś gorączki, osłabienia, ogólnie tego typu, od klimatyzacji, od przewiania. Więc na to warto uważać, ale warto się też zabezpieczyć. Nie mówię, że tak musi być, ale warto gdzieś. To tam mieć na uwadze. Jeżeli chodzi dalej z kartą Wisielca, Królowej Mieczy i z kartą Czterech Kielichów. Dla mnie Wisielec, słuchajcie, w zdrowiu mówi o tym, że trzeba bardziej się skupić tutaj na zdrowiu. Tutaj też mi wchodzi coś na zasadzie um, picia czegoś, ale nie zdrowego. Więc dla niektórych z Was to może być, nie wiem, picie dużej ilości alkoholu, nie wiem, jakiegoś piwa, wina. Czegokolwiek w tym kierunku, ale też to może być picie za dużej ilości napojów gazowanych, kawy, czegokolwiek właśnie w tym stylu więc tutaj jakieś trunki właśnie Wam bardziej szkodzą Waszemu organizmowi, więc warto na to zwrócić uwagę. Ale też przez ten miesiąc, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, co jecie, dlatego, że przez dłuższy czas możecie mm, przejadać się czymś, czy właśnie cały czas jeść jedno i to samo. I to może słuchajcie, powodować, że będą bardziej was gdzieś tam, że bardziej będzie was gdzieś tam boleć brzuszek, że będziecie gdzieś tam bardziej ospa, ospali. Więc u was jest taki trochę zwrócenie uwagę przede wszystkim właśnie na to nawodnienie. Tutaj możecie też zajść w ciążę, tak jak Wam powiedziałam. Natomiast ogólnie też uważajcie na to, co jecie, na to, co pijecie, żeby nie przesadzać z czymś aż tak bardzo. No i tak jak mówię, jeżeli macie jakieś tym bardziej latem tutaj uzależnienie od czegoś, od jakichś napojów gazowanych czy od alkoholu, czy właśnie od czegoś tam konkretnego do picia lub jedzenia, to zwróćcie na to uwagę, bo to może troszeczkę pogarszać wasze zdrowie i później może was bolić brzuszek, żołądek, tak, możecie czuć się ogólnie troszeczkę gorzej, bo karta Wisielca mówi mi o tym, że wy gdzieś tak bardzo pędzicie, w tym wszystkim nie zwracacie na coś uwagi, a jeżeli dalej będziecie tak robić, to może was zdrowie zdrowia się po prostu troszeczkę pogorszyć przez to. Więc to też może być sytuacja związana na przykład z tym, że dużo pracujecie, a za mało jecie, albo że właśnie gdzieś tam zapominacie o tych posiłkach, albo jecie zdecydowanie za mało, bo na przykład tylko jeden posiłek dziennie. Zwróćcie sobie na to uwagę, bo tutaj jest to dla Was ważne. Więc tak to mi się usłuchajcie dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko, i przechodzę już do grupy numer 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli Kwarc dymny. Na samym początku serdecznie Was zapraszam do subskrybowania kanału. Teraz przez okres wakacyjny będzie o wiele, wiele więcej filmów, więc żeby nic nie przegapić, to serdecznie Was zapraszam. I na samym początku sprawdzimy sobie przesłanie od Archanioła Rafaela. Co dla Was ważnego Archanioł Rafael chce przekazać? Chcę tą i chcę tą. Ok. Jejku, karta akceptacji znowu jako pierwsza O matko ok śmieję się, słuchajcie, bo każda grupa Pierwsza grupa miała jako pierwszą kartę też akceptacji I to jest ważna wiadomość dla każdego Więc tutaj Archanioł Rafael stwierdził, że każda grupa ma to usłyszeć Więc zaraz do tego przejdę Ale tak samo grupa numer dwa to miała i wy macie Więc dosyć śmieszna sytuacja Macie kartę bez komprio, bezkompromisowej radości i kartę, spodziewaj się cudu. O, macie silne, przepiękne czytanie. Dobrze. Jeżeli chodzi o akceptację, z akceptacją, słuchajcie, to jest coś takiego, będę się powtarzać, jeżeli ktoś oglądał inne grupy, ale tutaj chodzi, słuchajcie, o to, że w prawie przyciągania, w rozwoju duchowym. Jest, słuchajcie, coś takiego w książkach bardzo często, że w momencie, gdy zaczyna nas coś boleć, na przykład ząb, tak mówię o tym zamierze, że pewnie mnie rozboli, ale jak właśnie na przykład boli nas ząb, my często myślimy o tym w ten sposób, że na przykład boimy się w ogóle o tym bardziej pomyśleć, że zaczyna nas boleć, wolimy się zająć w ogóle w czymś innym, żeby o tym zapomnieć, lub też gdzieś tam uciekamy, bo boimy się, że jak o tym pomyślimy, zacznie nas boleć mocniej i uciekamy troszeczkę od tego bólu. Natomiast jest coś, słuchajcie, takiego. Że my jesteśmy ogólnie jakby obserwatorami wszystkiego. I w momencie, kiedy pojawia się ten ból, powinniśmy sobie, tak wiecie, przysiąść bez oceniania go. To jest najważniejsze, bez oceniania, że chcemy, żeby on już przeszedł, żeby poszedł sobie. Tylko właśnie, żeby się skupić na tym bólu, poczuć go na 100%. Czasami może przez chwilkę będzie on silniejszy, natomiast skupić się na tym, że nas to konkretnie boli. Tak, tak troszeczkę chwilę jakby nad tym bólem pomedytować, tak. W... O niczym nie się tylko po prostu spróbować odczuć ten ból. Możecie też zadać sobie pytanie, na przykład, skąd on się bierze i dlaczego. Natomiast krótkie pytanie i potem przestanie jakby oceniać tego, przestańcie oceniać to, i w tym momencie właśnie powinien ten ból ujść, jakby powinno przestać was boleć. Ja to stosuję na sobie, mi to często pomaga, więc również mieliście to, to usłyszeć, więc możecie sobie tak to sprawdzić. Dla niektórych z Was. Mogą tu być osoby, które faktycznie teraz mają problemy z jakimś zębem, coś bardzo mocno niektóry z Was może poleć. Dajcie mi chwilkę, bo mm, troszeczkę mi słabo. Okej, okay, dobrze. E, po prostu Wasza grupa ma taką bardzo... Silną energię, i też mogą być tu osoby, które gdzieś tam, jeżeli, jeżeli są tutaj osoby po prostu, które wiedzą, że na coś poważnie chorują, mają poważne problemy zdrowotne, to też po prostu wiecie, tarociści to odczuwają. Więc jeżeli chodzi, może przejdę od razu ze spodziewaj się cudu, to jest właśnie dla tych osób, które gdzieś tam chorują, spełzujcie sobie proszę nagranie i zapiszcie sobie tą modlitwę to też tutaj jest podaj mi osobę, której dotyczy modlitwa po prostu możecie powiedzieć, że przywrócić moje zdrowie tak, sobie tutaj to wpleść natomiast zapiszcie sobie tą modlitwę bo może naprawdę Wam bardzo mocno pomóc ale z tą kartą spodziewaj się cudu to jest to, żeby zacząć myśleć bardziej pozytywnie o swoim zdrowiu, że wyleczycie się też bardzo często, jeżeli nie wiecie już co zrobić i szukacie rozwiązań jakieś rozwiązania nie przychodzą warto po prostu zadać pytanie Archaniołowi Rafaelowi, żeby pokierował Was w najlepszym możliwym kierunku w kwestii zdrowia do jak najlepszego lekarza, czy właśnie do jak najlepszej placówki otworzyć się na to i powinno tutaj pójść lepiej natomiast z tą kartą to jest słuchajcie bardzo dobry znak że wszystko zacznie się tutaj pozytywnie układać tym bardziej, że macie Archanioła Rafaela, który gdzieś Was tutaj uzdrawia więc jeżeli macie problemy ze zdrowiem nie pamiętam jaki jest kamień do Archanioła Rafaela czekajcie chwilkę, ja to sprawdzę ok, słuchajcie sprawdziłam, tutaj jest słuchajcie napisane że kamienie jakie możecie tutaj pracować z nim, to jest chryzopras nefryt, nefryt słuchajcie bardzo, bardzo lubię szmaragd malachit, peridot czy prasem Nefryt tutaj mogę Wam polecić, ale wydaje mi się też, że praca z awenturynem może Wam pomóc. Um, więc co tutaj jeszcze do tego? Z takim kamieniem, jak słuchajcie, pracujecie, ja bardzo często robię coś takiego, że w miejsce, którym mnie boli, które jest chore, w tym miejscu kładę sobie ten kamień. I, I układa się najpierw na płasko. Tak, układa sobie ten kamień w to miejsce, które mnie boli. E, oczywiście, jak boli was ząb, to nie wkładajcie go do buzi, tylko po prostu gdzieś przyłóżcie na policzek w to miejsce. I często po prostu gdzieś tam e, medytuję sobie z minutkę, dwie, trzy. I jakby ten kamień troszeczkę mi tam też w tym pomaga. Więc możecie to robić sobie w ten sposób, lub trzymać go w ręce i też jakby medytować nad tym, jak. To zielone światło z tego kamienia gdzieś tam przepływa i uzdrawia Wasze miejsce. Więc tutaj te różnego typu właśnie wizualizacje, praca z kamieniami. Mogą Wam bardzo mocno pomóc, natomiast to jest polepszenie zdrowia, więc tutaj się nie bójcie, tutaj Archanioł Rafael Was bardzo mocno wspiera, więc tutaj jakaś lekka poprawa w Waszym zdrowiu się szykuje. Oczywiście dla osób, które gdzieś tam chorują. Dla osób, które gdzieś tam nie chorują, tak, tym ogólnie mają dobre zdrowie, tylko po prostu chcą sobie tak sprawdzić, co się szykuje. Tutaj, słuchajcie, jest bezkompromisowa radość, więc to jest ten etap, w którym warto docenić to, co macie tu i teraz cieszyć się tym, że jesteście zdrowi, że możecie z tego w pełni po prostu korzystać. Więc bezkompromisowa radość to jest polepszenie zdrowia, poczucie się naprawdę dobrze, czas kiedy możecie sobie pozwolić na więcej rzeczy, gdzie możecie odpocząć, gdzie możecie w końcu gdzieś tam poczuć się dobrze i zapomnieć o jakimś tam bólu. Więc dla Was to jest właśnie, moim zdaniem, bardzo dobry znak. I jeżeli nie chorujecie, to też jest dla Was dobry znak, że tutaj nic ze zdrowia nie Wam nie będzie tutaj dolegać Cieszcie się tym, że jesteście zdrowi Docencie to, bo często słuchajcie Nawet taki głupi przykład Gdzieś tam No nie wiem, coś dzieje się w naszym życiu Tak ogólnie jesteśmy zdrowi, ale gdzieś tam narzekamy A na przykład za kilka dni Przychodzi do nas zwykły głupi katar tak? I już po prostu marzymy o tym dniu Żeby normalnie i swobodnie oddychać A gdy to mamy, to po prostu tego nie doceniamy Więc warto też Właśnie cieszyć się tym, co macie Tu i teraz ale też, słuchajcie, słyszę, żeby zadbać bardzo mocno o najmłodszych, o swoje dzieci, gdzieś tam patrzeć na to na ich zdrówko, być może właśnie coś zrobić, jakieś kontrolne badania. Na tym też się skupić, natomiast tutaj u was nic absolutnie złego nie widzę, żeby się działo. I archanioł Rafale chcę, żebyście się po prostu cieszyli tym, co macie, tak? Tym, co macie zdrowe, że tak powiem. I zobaczymy sobie, co teraz na najbliższy nadchodzący miesiąc dla Was kwestii zdrowia. Okej, okay, aż cztery karty. Karta arcykapłanki. Karta y, y, rydwana. Karta czterech pentakli. Karta giermka buław. Okej. Okay. Więc, jeżeli chodzi o kartę kapłanki, to jest bardzo silne połączenie, słuchajcie, z intuicją, z wszechświatem, z siłą wyszłą, w co wierzycie, w kogo wierzycie, gdzie po prostu możecie dostawać jakieś fajne wskazówki, właśnie prowadzenie odnośnie waszego zdrowia, ale to też jest ogólnie dobre zdrowie i też niektórzy z Was mogą mieć predyspozycję do uzdrawiania samego siebie, więc nie, tutaj mogą być właśnie osoby, które też gdzieś tam pracują z torotem, które znają się na uzdrawianiu, więc to również mi się pokazuje. Jeżeli chodzi o kartę Rydwana, to jest karta, która mówi o tym, że gdzieś przez ten miesiąc możecie być w bardzo szybkim tempie, się śpieszyć, robić różne rzeczy. Z czwórką pentakli widzę, nie zapędzajcie się aż tak bardzo. Nawet jeżeli macie wiele do zrobienia, żyjecie w bardzo szybkim tempie, znajdźcie też ten czas na odpoczynek, regenerację, bo to jest bardzo potrzebne. Bo bez zdrowia nic nie zrobicie, więc czasami, jeżeli macie do wyboru tak, położyć się, spać wcześniej i zrobić pracę po prostu kolejnego dnia. To tak zróbcie, a nie, że na przykład siedzicie do czwartej nad ranem nad pracą, żeby po prostu wykazać się przy szefie, a potem gdzieś tam na wa Waszym zdrowiu się to odbije, więc na to zwróćcie szczególną uwagę, okej? Okay? Też widzę, że jeżeli osoby, które biegają, które jeżdżą na rowerze, uważajcie na trochę kontuzje dolnych kończyń, czyli jakieś zatrapania, jakieś tam obicia, na to warto też uważać, więc jak się gdzieś śpieszycie, śpieszcie się powoli. Więc ogólnie pokazuje mi się dobre zdrowie, ale na jakieś tam małe stłuczenia też uważajcie w domu, w szczególności na jakieś małe taborety, niskie taborety, na jakieś tam wiecie, rzeczy, które gdzieś tam macie na wysokości kolan, kostek, łydek, ud, żeby po prostu się tutaj nie poubijać. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych filmach i pa.